absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. O Jezus Maria, ale zimnięcie. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w nowej serii na tym kanale i w pierwszym zagrajmy w Devil May Cry HD Collection, czyli w zremasterowaną wersję pierwszych trzech części Devil May Cry. Na start oczywiście lecimy z częścią pierwszą, a potem będziemy się bawili z częścią drugą, trzecią, potem czwartą i piątą, żeby poznać całą pełną historię Dantego. Pierwsze trzy części nigdy nie grałem. Troszkę grałem w czwórkę, ale, znaczy w sumie troszkę, no przeszedłem czwórkę nawet, ale to tam leciutko. Tak więc, bez zbędnego przedłużenia, rozpocznijmy gierkownię. Tfu, giereczkę. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Yes, Dante. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight of Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Może czy Trish jest starą znajomą Spardy? Were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again.
He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Okej, okay, można i tak. Tylko, że ja sobie niestety nie wskoczę tak słagersko do góry. Tutaj. Żółta kula. Święty kamień, który wskrzesza po śmierci. Tutaj są takie stare jeszcze te... stare menusy. Powiadam, to jest tego remaster, ale nikt nie napisał całej gry od nowa. Misja pierwsza. Klątwa krwawych marionetek. Zniszcz tam... odczyń złe zaklęcie i otwórz przeklęte drzwi. Okej. Okay. Dante chyba się nie będzie zbytnio odzywał, mam wrażenie. To jest chyba klasyka, jeśli chodzi o DMC-ki, że bohater się nie odzywa. Czerwona kula. Czerwony kamień używany do odblokowania nowych zdolności oraz drzwi. Aby zdobyć nowe zdolności, musisz ofiarować kamień Bogu Czasu. Dobra, tamtędy nie przejdę. Tam są drzwi. Tutaj jest jakaś kula kolejna. Nie jedna. Tylko wiadomo, kule, każda kula jest warta więcej bądź mniej. Lepiej nie mam double jumpa. Niestety. A to troszkę boli. Dobra, jeszcze tak. Tam nie pójdę, ale mogę iść w lewo. Jeszcze i w prawo. Czemu nie mogę strzelać? Ale skam. Nie mogę strzelać. Ta statua musi być obserwatorem czasu. Ten Bóg wie, jak zapamiętać wszystko, co było w przeszłości. Słowa tego Boga są wygrawerowane. Ci, którzy pragną posiąść starożytne sposoby wojny, muszą ofiarować krew potworów w zamian. Nie odpowiada, lepiej złamie pieczęć na drzwiach niżej najpierw. Dobra, tylko jakby... co ja mam zabić, żeby te drzwi otworzyć? O, tam jakieś przejście na górę. Ciekawe, czy to sekretu, czy tak po prostu walnięte. Okej, okay. Co ja tą gałką właśnie zrobiłem? Myślałem, że sobie obrócę kamerę, a on mi zaczął jakby tak... prowokować przeciwnika. Dobre pytanie. Tutaj więcej orbów. I... tutaj taki, taka większa. Dobra. To tam bym się raczej... no nie, no nie ma bata, jakby z góry zaskoczył, to bym tam nie trafił. Ja mam potrzebę double jumpa.
Dobra, czekaj, nie. Te drzwi były chyba z drugiej strony, nie? To jest. Te drzwi są zamknięte na głucho. Rdzawy klucz mógłby pomóc. No dobra. Potrzebuję 45 czerwonych kul, aby to otworzyć. Dobra, a mam 40, czyli niewiele brakuje. Czyli akurat to, co by było tam obok, nie? W sensie nie tu, tylko tam. A, dobra, już wiem. Muszę tam wejść na górę i tam z góry zeskoczyć. Okej. Okay. To powinno dać radę. No w sumie nie bez powodu byłaby taka opcja przechodzenia, żeby się nie dało nic więcej z tym zrobić. No. Dziękuję. No, chyba na styk mam 45. To jest jakiś niebieski fragment. Wiem, że w czwórce niebieskie kule dawały chyba powiększenie życia. Dobra. Co jest za drzwiami? Jest takie coś i są kolejne drzwi. Okej, okay, jak gado włożę. W elementach otoczenia mogą się kryć punkty doświadczenia. Ciekawe, co teraz poradzę sobie Trish. To jest zawalona. Ej. Ta marionetka? Przypomina albo... No tak, no przypomina włodarzy tego zamku. Pewnie ożyje i będzie mnie nawalać. Okej, tam wyżej jest przejście. No, na początku klasycznie zestaw czasu będzie dość ubogi. Czekaj, to jeszcze były drzwi obok, nie? Gdzie mnie to zaprowadziło? Okej, okay, może tutaj coś włożyć. Jakieś trzy rzeczy albo coś takiego. Jest tu drabina, ale... lid. O, przejście jest zamknięte i nie mogę przejść. Nie mogę iść dalej. Dobra. Czyli tędy. A nie mam double jumpa! Dobra. No, a ciebie już tę niebieską kulę też mogę pewnie już zdobyć. Dobra, tutaj niestety nic nie zrobię. Zawalone schody blokują drogę. Ale mamy rdzawy klucz. Ożyje? No oczywiście. Ej, czemu nie mogę strzelać? Halo. Tu mapa. Lokacja. A chyba garda. Coś takiego. Weźmy tej dziury, czy nie?
Czemu nie mogę strzelać? No bez, ale to jest bez sensu. Mam gnata, nie mogę z nich strzelać. Tutaj nic ciągle. Teraz się po prostu muszę wrócić. I tutaj obok są te drzwi. Użyłeś rdzawego klucza. Okej. Gustavo. Kolejne marionetki na górze. Ten emblemant rezonuje z moimi mocami. Albo odpowiada na moją moc, czy coś takiego. Okej. Okay. W czwórce było coś podobnego, ale wygląda to trochę inaczej. Czy pod bumperem strzelam? Tak! Ja pierdzielę, ale głupota! A on nie kieruje pod którym guzikiem? Chyba mnie zaraz zabiją. Jeszcze ich tu więcej. Zielona kula, poświęcony kamień, który odnawia zdrowie, jak tylko go zdobędziesz. Subcio. Okej, widzę, że HP też się samo odnawia. Co jest dziwne, bo nie pamiętam, żeby tak w czwórce się działo. Dobra, i co teraz? Mam tam podejść? Czy żeby to się opuściło, czy... Tak. Okej, czyli odkryłem sobie miejscówkę, a w niej kilku przeciwników. To było do przewidzenia akurat. Ej no, serio, jak tu zrobić unik? Dobra, zabiłem wszystkich. Blokada zdjęta, przecież dziwnie wygląda ta blokada. A nie, jednak życie samo się nie uzupełnia. No. Żeś tak fajnie wskoczył tam od razu, no. No, nie no, niewiara. No, gościu! Fragment niebieskiej kuli, także znany jako fragment życia, ale to tylko jeden z czterech fragmentów całości.
Kiedy stanie się całością, zwiększy moc... A nie, będzie miał moc, aby zwiększyć witalność, maksymalny poziom witalności. Okej. Jakby okej, co i to tyle? Nic więcej tutaj nie ma, czy po prostu czegoś nie widzę? Chyba tyle. Idziemy tędy w takim razie. Aha! Okej, dobra, to było... Ej, serio? I to jest koniec misji? Halo? No zapisz, jeszcze zapisz. Oczywiście zapisz. O kurde, ej, tylko 10 misji jest w jedynce? Okej, no to będzie szybka seria. Będzie się na 10 odcinków. Bo przechodzę ja innych trybów nie planuję robić na serii. O, mogę się wzmocnić. Możesz zdobyć zdrowie, magię, czy tam zdolności i inne zaczarowane przedmioty, czy coś takiego. Demoniczna gwiazda. No, pasek Devil Triggeru. Gwiazdka witalna. Woda święcona. Woda z boskim błogosławieństwem. Ma w sobie moc wyeliminowania całego zła wokół ciebie. Okej, kosztuje 700. Nietykalność, no to sama nazwa mówi w sumie co to robi. Cała niebieska kula. O, fioletowa kula! Okej. Zwiększa twój maksymalny licznik, czy tam pasek Devil Triggera. Zanim ten... Znaczy przez to możesz dłużej być w trybie Devil Triggera. No, ale oczywiście najpierw muszę zdobyć tę zdolność, czyli na razie nic tutaj nie zrobię. Ale też niestety nie ma tutaj żadnych ruchów nowych do wykupienia, co mnie trochę martwi. Ale okej. Ode mnie póki co to będzie tyle. W kolejnym materiale, o ile do mnie gra wyjść. No dobra, zacznijmy misję. I teraz spróbuję wyjść. Ej, no wyjdź. Co jest? Nie mogę wyjść. Muszę ich zabić. To jeszcze walczymy. Trzeba się pozbyć po prostu. Jaki to jest głupie, że ja muszę trzymać bumper, żeby strzelać. Znajmniej to jakaś specjalna broń, ale to jest... What? Jak ja zrobiłem żądło? Ej, no zrobiłem żądło przed chwilą, jak ja to zrobiłem? Jeszcze... Dajcie mi wyjść. Gdzie tam? Skubany, jak mi wyjechał z shotguna! Już? Nie, ten jeszcze żyje. Jeszcze to był nowy.
Aha, dobra, muszę z pauzą zrobić żądło. Znaczy może żądło, te bilion ukłuć. A tak to mi się tak podoba. Dobra, już mogę? Czy nie bardzo? No... Czemu nie mogę wyjść z gry? Wciskam A, żeby potwierdzić? Nie chce mi w ogóle nawet zjechać. Okej, tutaj widzę, mam nowe T. Tak, subcio. U, jak się mu leci. Pamiątka po matce Dantego. Na odwrocie jest wyryto imiona Dantego i Virgila. Jezu, ja jestem idiotą, że to jest exit, ale z menu, a nie z tych. O, krwawa Mary się tak nazywa marionetka. Dobra, już tutaj mam to dla was opis. A jeszcze jest kompletny, widzę. I też dla was misję. Aha, dobra, czyli jednak misję trzeba na raz przechodzić. Dobra, no nie, ale ja nie chcę, no to dobra, to po prostu altef... O, a, czekaj. Reset. Quit the mission. Tak. Okej. Okay. Czyli po prostu złe menu. Okej, okay, to. Ej, proszę się mi tutaj nie wdu... Ty, co miał? Piorun na ostrzu? Jak? Że no jak, pewnie jakiś upgrade fabularny. Dobra, proszę mi tego nie dawać dalej. Dobra, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z DMC Devil May Cry. Z Devil May Cry 1. Przy dobrych wiatrach, może przy 10 odcinku zakończymy serię z jedynki i od 11 takiego z Halo Collection będziemy się już bawili w DMC 2. Ale do tego takie moje gdybanie. Okej, do miłego i do zobaczenia. Cześć!